W Ekstraklasie nie ma łatwych meczów, no, szczególnie na tych wyjazdach gdzieś tam pod Beskidzie walczy o życie. Tak jak powiedziałeś, no, u siebie gdzieś tam łapali dużo tych punktów, no ale my przyjechaliśmy tu z jasnym planem, żeby tutaj wygrać i 3 punkty wziąć do Szczecina. Wydaje mi się, że byliśmy zespołem lepszym i znowu zasłużenie wygraliśmy. W tej pierwszej połowie wydaje mi się, że byliśmy zespołem dojrzalszym. Strzeliliśmy bramkę, mogliśmy strzelić też drugą bramkę. W drugiej połowie z kolei udało nam się strzelić. Mieliśmy kolejne sytuacje pod Beskidzie, też parokrotnie zagroziło naszej bramce, ale na szczęście kolejny 0 z tyłu i wydaje mi się, że to jest zasłużony wynik. 3 mecze w tydzień. Chcemy zdobyć jak najwięcej punktów. No nie ma co tutaj gdzieś tam zakładać, że chcemy wygrać wszystko do końca. No teraz mamy we wtorek mecz z Górnikiem u siebie. Ten mecz chcemy wygrać. No na tą tabelę nie ma co też patrzeć, no bo jak mówię, no te mecze każdy może wygrać z każdym, gdzieś tam liczyć na kogoś, że ktoś wygra, ktoś przegra. No nie ma co, trzeba punktować. Wracamy do Szczecina, przygotujemy się do meczu we wtorek z Górnikiem, no i chcemy też wygrać. Ja wiem, że się nie myśli i nie mówi o tych rekordach, ale 16 mecz na 0 bardzo blisko jest rekordu Ekstraklasy. No jeżeli chodzi o defensywę i to, jak my gramy w defensywie, to jest na pewno coś, co może cieszyć po meczach, nawet po wygranym meczu, myślenie o tym, kurczę, znowu na 0 z tyłu. No gdzieś tam od tego budujemy tą naszą, od tego zaczyna się ta nasza siła, gdzieś tam tych bramek bardzo mało tracimy. No wiadomo, że w każdym meczu praktycznie gdzieś tam jakieś sytuacje tworzymy, no jeśli będziemy grać zawsze na 0 z tyłu, to no mamy już 1 punkt, a no te bramki wiadomo, też ma ktoś strzelać u nas, także może nie jest ich jakoś wiele, ale gdzieś tam zawsze ktoś jakąś bramkę strzeli, no to nas buduje, no nie tracimy tych bramek, cała drużyna broni. Nie ma tutaj, że tak powiem, nie wiem, świętych krów, że ktoś sobie stoi, ktoś nie biega, ktoś nie walczy. No jesteśmy jednym organizmem, że tak powiem, i to dobrze wygląda. Cieszy, na pewno. Myślę, że to jest zasługa całej drużyny, bo dzisiaj wszyscy naprawdę bardzo dobrze bronili i Tomek Podstawski jedną super piłkę wybił i ja raz wybiłem, raz, a Dante też wielokrotnie wychodził do dośrodkowań i też był bardzo pewny dzisiaj, także myślę, że pod tym względem na pewno spełniliśmy zadania i fajnie, że też te bramki padły, 2 z przodu, bo nawet gdzieś tam to Podbeskidzie zaatakowało w końcówce, ale no wiadomo, przy tym 2-bramkowym prowadzeniu no to jest troszeczkę, no powiedzmy, taki bezpieczniejszy wynik, a mogliśmy też strzelić kolejne bramki, czy też super sytuacja. No niestety nie udało się, ale może zostawimy na Górnik coś. Ta sytuacja z rzutem karnym, ty od razu czułeś, że to jest rzut karny, czy w zasadzie nie wiedziałeś, bo dostałeś mocno uderzony? No, wydaje mi się, że raczej druga opcja. No, wiedziałem, że zostałem uderzony, wydawało mi się, że łokciem, ale wydawało mi się, że przegrałem tą piłkę, no ale później jak sędzia zaczął sprawdzać na warze, no to z kolei taka refleksja się pojawiła, no, że skoro dostałem łokciem, no to chyba klarowny karny i no tak już później wydawało mi się, że to oczywiste, że będzie ten rzut karny, tym bardziej, że to ucho mam dosyć spuchnięte, więc tylko się cieszyć. To ucho spuchnięte, ale na wtorek będziesz gotowy, we wtorek następny mecz, teraz gramy w tydzień 3 spotkania i naprawdę wiele już po tych 3 w 1 tydzień będzie wiadomo. No tak, wracamy teraz, długa podróż przed nami i skupiamy się na następnym meczu, bo nie ma co tutaj celebrować i gdzieś tam chwila radości, ale wiemy, że sezon jeszcze się nie skończył, mamy następne ważne spotkania i no chcemy zdobyć w każdym 3 punkty. No i szczerze mówiąc, zostało 5 meczów, tak? No i myślę, że jesteśmy w stanie w każdym wygrać. Wiadomo, piłka jest taka, że obie drużyny grają o zwycięstwo, ale no do każdego meczu będziemy podchodzić tak samo, do samego końca.